pływające ogrody Bangladeszu. Kiedy są duże opady, woda zalewa nasze domy i pola. Ale te warzywa, które uprawiamy na pływających ogrodach, nie cierpią na tym. Przygotowuję z tych warzyw curry. I to pozwala wyżywić moje dzieci. Bohaterowie tego filmu żyją w Bangladeszu, na terenach najbardziej narażonych na powodzie. Przez 6 miesięcy w roku ich pola są zalane. Każdego roku przygotowują więc pływające klatwy z korzeni hiacynta wodnego i słomy i uprawiają na nich warzywa. Te powodzie, które obserwujemy teraz, są dużo większe niż za czasów mojego dziadka. Kiedy jest duża powódź, ochronimy się tu, na tych pływających ogrodach. Przez pewien czas żyjemy tu z naszym dobytkiem, naszymi zwierzętami i plonami. Zostajemy tu na parę dni. Technologia wykorzystywana do konstrukcji pływających ogrodów jest prosta. Wykorzystywana jest od lat. W okresach przedłużających się powodzi do tego stopnia zwiększa szanse przeżycia, czy badacz środowiskowy. Fahmida Al-Zaid zachęca do korzystania z niej w innych regionach Bangladeszu. Taktyka ta powinna rozprzestrzenić się również w innych regionach, ponieważ Bangladesz jest krajem bardzo podatnym na powodzie. Ze względu na zmiany klimatu, częstotliwość powodzi jeszcze wzrośnie. Czytał Adam Markuszewski.